Zaledwie 2 tygodnie temu sandomierscy radni obniżali sobie diety. Za 2 dni będą głosować za podwyżką. Połowa z nich chce oddać pieniądze na cele charytatywne. Inni twierdzą, że nie pozwolą sobie odebrać ciężko zarobionych pieniędzy. A wszystkiemu, jak mówi się nieoficjalnie, winne są eurowybory. Od czerwca sandomierscy radni mieli pobierać połowę diety. Wszystko dlatego, że kilka dni wcześniej przewagą jednego głosu Rada Miasta przyjęła propozycję klubu Kocham Sandomierz. Temat obniżenia diet powstał już w tej kadencji, jakieś 2 lata temu. I taki wniosek, jako nieliczny, bo 4-osobowy klub wtedy, jedyny w Radzie Miasta opozycyjny, złożyliśmy, został on przegłosowany, oczywiście w głosowaniu przepadł. Dyskusje na temat zmniejszenia diet kilkakrotnie przewinęły się przez salę obrad, ale nigdy nie było na ten temat jednomyślności. I nagle w czasie kampanii wyborczej do Europarlamentu sprawa wróciła pod obrady, choć oficjalnie nikt nie chce o tym mówić. Przyznam szczerze, że nie wiem. Ja nie wiązałbym tej sprawy z wyborami do Europarlamentu. Wiązałbym to raczej z pewnymi konfliktami i niezdrową atmosferą, a także ambicjami w Radzie. Uchwała przetrwała jednak tylko kilka dni. Sandomierskie Porozumienie Prawicy właśnie złożyło wniosek o powrót do starych stawek i obniżenie diet tylko o 10%. Zaoszczędzone pieniądze mają trafić na cele charytatywne. Pomysł obniżania diet wyniknął w sytuacji kryzysu gospodarczego. Uznaliśmy, że po prostu gdy dochody ludzi spadają, ludzie tracą pracę, no my również powinniśmy wykonać jakiś gest. Mieszkańcy na razie nie chcą komentować sporów radnych, podobnie jak władze miasta, które zastrzegają, że na diety pieniędzy w budżecie nie zabraknie. Sprawy diet są troszeczkę poza miastem, poza burmistrzem. Jest to wewnętrzna sprawa Rady Miasta. Przed obniżką dieta radnego wynosiła około 1100 zł. Szefowie komisji pobierali 1000, a 2 razy tyle przewodniczący rady. Decyzję o wysokości diet radni mają podjąć w środę.